Witajcie, z tej strony kanał OpiRoasters i teraz na kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj przedstawię wam top 5 najlepszych zadymiarzy na zadymę w 2024 roku. Tak, postanowiłem, że zrobię zestawienie 5 najlepszych postaci konkretnie na ten tryb. Są to postacie, które spokojnie jesteście w stanie wbić na 30 rangę właśnie na tym trybie i dzisiaj właśnie będzie przedstawiona przeze mnie ta top 5, czyli zaczniemy od 5 miejsca, no i pod koniec odcinka oczywiście będzie najlepsza postać na pierwszym miejscu. Powiem wam, że to zestawienie jest naprawdę bardzo ciekawe i niektórych zadymiarzy możecie się tutaj nie spodziewać, więc to naprawdę jest bardzo ciekawe zestawienie, dlatego warto je obejrzeć oczywiście do końca. Ale dobra, bez przedłużania zaczynamy z 5 miejscem. No i moi drodzy, na 5 miejscu znajduje się postać, chyba każdy się spodziewał, że ta postać tutaj się akurat znajdzie na tej liście. No i na tym 5 miejscu znajduje się rzeczywiście Cordelius. Według mnie Cordelius jest 5 najlepszym zadymiarzem na Brawlbola właśnie w tej chwili. No i pewnie się pytacie dlaczego. Myślę, że bardziej zaawansowani gracze już od razu rozumieją, o co chodzi, dlaczego ja tutaj dałem Cordeliusa, ale dla osób, które może nie wiedzą za bardzo nic o Cordeliusie, to mam teraz powiem parę takich mega kluczowych powodów, dla których właśnie wybrałem tego oto zadymiarza na 5 miejscu, na 5 miejsce właśnie na tej liście najlepszych zadymiarzy na Brawlballu. Zacznijmy od tego, że to jest postać, która ma jednego z najlepszych ultów w grze na Brawlballa. Pewnie się pytacie dlaczego? Otóż dlatego, że może po prostu zniknąć każdego zadymiarza z mapy, dosłownie. Jak macie na przykład jakąś sytuację, że musicie strzelić gola, ale powiedzmy, że jakiś Frank stoi wam rzeczywiście w bramce przeciwnika i broni właśnie tą bramkę, żeby nikt nie strzelił tam gola, no to wy Cordeliusem dosłownie jednym kliknięciem, czyli po prostu musicie trafić na niego ultem, jesteście w stanie go zniknąć z mapy. Nie wiem, jak to mam inaczej wam powiedzieć. Oczywiście, że wiecie, o co mi chodzi, dlatego myślę, że każdy z was już wie, dlaczego Cordelius jest taki dobry na Brawlballa. Dosłownie może ułatwić każdą sytuację na Brawlballu, dlatego sądzę, że ta postać zasługuje na 5 miejsce na tej liście. Okej, teraz przejdźmy rzeczywiście już do 4 miejsca. Na 4 miejscu ja osobiście dałem Serge'a. Serge zasługuje definitywnie na 4 miejsce. Postać, która naprawdę jest bardzo dobra na zadymę. Spokojnie jesteście w stanie wbić 25 rangę właśnie na zadymie na tej postaci. Przede wszystkim dlatego, że jest to bardzo dynamiczna postać. Jest w stanie się przemieszczać przez całą mapę w naprawdę szybkim tempie swoim ultem. No i zobaczcie, jak szybko sobie ładuje tego swojego ulta. Dosłownie wystarczą 3 hity i już macie naładowanego ulta na Serge'u. To jest naprawdę bardzo dobra rzecz właśnie przy tym zadymiarzu, że on dosłownie na 3 hity sobie ładuje tego ulta. No i zobaczcie, jak już macie trzeci poziom, to dosłownie jesteście niezniszczalni. Nie dość, że zadajecie naprawdę daleki dystans, to jeszcze jest to bardzo dużo obrażeń. No i w dodatku jesteście bardzo szybkim zadymiarzem, więc ta postać jest naprawdę super i na Brawlballa się jak najbardziej nadaje, dlatego ja go tutaj dałem na 4 miejscu najlepszych postaci na Brawlballa. I teraz postać, której raczej się nie spodziewaliście na tej liście, jest to, moi drodzy, postać, którą często hejtuję w filmach, ale teraz muszę rzeczywiście przyznać, że ta postać jest dobra na ten tryb. Jest to, moi drodzy, Jackie. Tak, postać aktualnie ze swoim hyperchargem dosłownie jest w stanie wszystko zniszczyć. Jest to przede wszystkim dlatego, że może naprawdę wprowadzić po prostu chaos na całej mapie swoim ultem przede wszystkim. No, każdy zna tę sytuację, jak ktoś chce tak w zasadzie strzelić wam gola. Powiedzmy, że 3 typa idzie na waszą bramkę, ale nie, Jackie rzeczywiście temu zapobiega i daje swojego ulta, przyciąga wszystkich, no i oni, czyli wasi przeciwnicy, już nie mają tej piłki. No naprawdę z tą postacią można rozegrać mnóstwo dobrych sytuacji i sądzę, że ta postać jak najbardziej zasługuje na miejsce na trzeciej liście, ale zaznaczam, że parę dni temu chyba, jeśli się nie mylę, albo to parę tygodni temu, zrobiłem film, gdzie przedstawiałem wam najgorszą postać z każdej rzadkości i tam coś mówiłem o Jackie, już nie wiem co, ale coś tam trochę zhejtowałem tą postać, to teraz muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o Brawlballa,
ta postać jest jedna z najlepszych. No dosłownie zobaczcie sobie tego ulta, jesteście w stanie wszystko tutaj przyciągnąć. No i w dodatku macie jeszcze tego Hypercharge'a, o którym naprawdę już nie chcę wspominać, bo wiem, że jest on aż taki dobry, że po prostu no zostawię to dla Was, tak, do wytestowania. No okej, myślę, że możemy przejść już do drugiego miejsca i pewnie jesteście ciekawi, jakiego zadymiarza dałem tutaj na drugie miejsce. Otóż jest to, moi drodzy, postać, no chyba którą każdy się spodziewał, że będzie właśnie na tej liście. Jest to, moi drodzy, Max. Maxa dałem na drugie miejsce, myślę, że nikogo tutaj to nie dziwi, ponieważ no to jest najszybsza postać w grze, dosłownie może przejść przez całą mapę w kilka sekund i nie ma problemu z zadawaniem obrażeń. Naprawdę ta postać zadaje mnóstwo HP, więc dlatego sądzę, że no jak najbardziej zasługuje na drugie miejsce. Może nawet na pierwsze by ta postać zasługiwała, ale jednak jest jedna lepsza postać od tej, do której zaraz oczywiście przejdziemy, no ale zobaczcie, ile ta postać zadaje. No i w dodatku, tak jak widzicie, ma aż 4 ataki zamiast 3, więc to jest kolejny plus. No i oczywiście postać jest szybka, dosłownie jak szybko możemy się tutaj przemieścić po całej mapie, to jest naprawdę no niewiarygodne. Zobaczcie sobie, no to po prostu jest, no po prostu niewiarygodne, tak? Nie wiem, co tutaj mam powiedzieć więcej o tej postaci. Naprawdę zasługuje jak najbardziej na te drugie miejsce na liście najlepszych postaci na Brawl Ball'a i myślę, że nikt mi tutaj nie zaprzeczy, ponieważ postać jest naprawdę bardzo dobra. Okej, teraz przejdźmy rzeczywiście już do długo oczekiwanego pierwszego miejsca na tej liście i pewnie każdy z Was jest ciekawy, kto jest na tym pierwszym miejscu, ponieważ przedstawiłem już sporo dobrych postaci. Był tu Serge, była tu Max. No i pewnie się pytacie, co może być lepsze od tych postaci na Brawl Ball'a. Otóż jest jedna lepsza postać i jest to, moi drodzy, uwaga, Sandy. Sandy według mnie jest najlepszą postacią na Brawl Ball'a w 2024 roku. Pewnie się pytacie dlaczego. Otóż przede wszystkim dlatego, że może dosłownie całą grę tak w zasadzie przejąć. Jedna postać, zaznaczam. Jest to przede wszystkim dlatego, że ona ma, ta postać ma swojego ulta. No i zobaczcie, dosłownie na pół mapy mamy tego ulta i nasza cała drużyna jest tutaj niewidzialna i w dodatku ta tak w zasadzie strefa od Sandy może albo dodawać Wam życia, albo zabierać życie przeciwnikom, więc no to jest naprawdę no niewiarygodne. No zobaczcie sobie, jak dużo miejsca zajmuje rzeczywiście ten oto ult. To jest no niewiarygodne i myślę, że każdy tutaj no może się ze mną zgodzić, że ta postać jest najlepszą postacią na Brawl Ball'a. Wystarczy dosłownie jeden ult od Sandy, jeszcze możecie użyć swojego Hypercharge'a i wtedy po prostu niszczycie wszystko. No według mnie ta postać jest właśnie najlepsza. Możecie napisać w komentarzu, co wy sądzicie o tej liście, kogo wy byście dali na pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte miejsce. Jestem mega ciekawy. No i to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Elo.